Organizacje pożytku publicznego działają w Polsce coraz prężniej. Pojawiły się po 1 stycznia 2004 roku. Od tego czasu zdobywają zaufanie obywateli poprzez pełną jawność finansów, którymi dysponują, i działania na rzecz społeczeństwa. Bo o tym, że warto pomagać, wiedzą nawet dzieci. Każdy czasem potrzebuje pomocy. Niektórzy, powiedzmy, są ubodzy, to trzeba im pomóc pieniężnie. Niektórzy są głodni, to trzeba im dać jeść. Ja uważam, że trzeba pomagać, ponieważ daje to taką wielką satysfakcję, że możesz komuś pomóc. I że po prostu cieszysz się z szczęścia innych. Działalność organizacji skupia się wokół rozwiązywania konkretnych problemów społecznych, ale realizują też wiele ciekawych projektów kulturalnych, edukacyjnych czy sportowych. Możliwość wsparcia finansowego ma każdy. Wystarczy wypełnić dwa pola w deklaracji podatkowej, które są niezbędne, by przekazać 1% rocznego podatku. Przekazywane środki z 1% mają zabezpieczać jakby organizacje działające w danej społeczności lokalnej, które pracują gdzieś tutaj blisko. Oddawanie 1% to jest coś, co pokazuje, że to nie jest może to samo, co być darczyńcą i przekazywać jakieś darowizny na organizację, ale to jest pokazywanie każdej organizacji, że tak, ważna jesteś w tej społeczności, oddajemy ci 1%, jest to pokazywanie tego swoistego zaufania dla tych organizacji. Organizacje pozyskują fundusze, starając się między innymi o granty, jednak nigdy nie ma pewności, czy kwota zostanie im przyznana. Z założenia pieniądze z 1% mają pomagać w usamodzielnieniu się organizacji i wspieraniu jej działań. Jest bardzo dużo organizacji ogólnopolskich, które ściągają z 1% bardzo duże pieniądze, ale się okazuje, że nie wiadomo, w którym miejscu są one inwestowane i gdzie są przekazywane. Są też warto spojrzeć, że kilka największych organizacji w Polsce ściąga praktycznie 40% 1%. Dlatego najważniejsze jest, by pieniądze zostawały w naszym mieście. Wspierając lokalne organizacje, możemy być świadkami ich działań. Na osiedlu Jeziorna funkcjonuje Oratorium Świętego Jana Bosko, które od 3 lat posiada status organizacji pożytku publicznego i uzyskane pieniądze przeznacza na rozwój. Oratorium zazwyczaj funkcjonuje i skupia młodzież, dzieci przede wszystkim w tym okresie takim jesienno-zimowym, tak? Natomiast kiedy zaczyna się ciepło, w oratorium już tych młodzieży nie ma. No i chcemy oczywiście rozwijać naszą ofertę, tak? Chcemy po prostu poszerzać też nasze powiedzmy, propozycje dla młodzieży. Stąd też właśnie pomysł, żeby stworzyć fajne boiska, gdzie później młodzież będzie mogła ciekawie spędzić czas. Bardzo specyficzną organizacją jest z kolei Ełskie Stowarzyszenie Aktywnych Stopa, które na swoje działania patrzy bardziej perspektywicznie. Nasza organizacja prowadzi Fundusz Lokalny Ziemi Ełskiej. Jest to działanie, którego głównym celem jest zgromadzenie kapitału z lokalnego rynku na rzecz działań społecznych. I w tej chwili Fundusz Lokalny opiera się na takich dwóch podstawowych działaniach. Jest to program grantowy, który polega na tym, że ogłaszamy konkurs, który jest między innymi również współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, działaj lokalnie, oraz od września tego roku będziemy uruchamiać program stypendialny dla zdolnej młodzieży z powiatu łódzkiego. Od kilku lat podatnicy nie mają już obowiązku samodzielnego wpłacania pieniędzy na rzecz danej organizacji. Robi to za nich Urząd Skarbowy. Na samej operacji podatnik nic nie traci. Zyskują za to organizacje, które często zastępują państwo w opiece nad potrzebującymi. Gra więc jest warta świeczki.